pięknie, pięknie. 5000. Kurczę, super. Rewelacja. Dzięki. Dzięki, że jesteś, że śledzisz dziadzie. 5000 subskrypcji. Jakiś czas temu było 4, nie wiem ile to czasu minęło, rok, dwa, nie mam pojęcia, ale jest piątka. Jest piątka. W ten dzień, gdzie był film z Elite the Tyler z dressingiem do wnętrza, który usiadł miły zapach malinowy, który nie jest malinowy, który jest mega chemiczny. I w tym dniu właśnie trzasnęło 5000 subskrypcji. Zimno mam, kurczę, w tym garażu. Także język polski będzie bardzo trudna. Cóż mogę powiedzieć? Kanał się nie zmieni. Kanał się nie zmieni. Tak jak było do tej pory, tak będzie. Także nie będzie fajerwerków, będzie surowo, będzie obiektywnie jak dla mnie i subiektywnie, czyli moja subiektywna opinia. Z obiektywizmem, no tak, bo to obiektywnie, no to może być różnie. Różnie można to sobie definiować. Ale ja staram się być obiektywny. Czyli tak jak czuję chemię, tak o niej mówię i tak ją przedstawiam. Teraz tak, standardowo, kurczę, no co? No do wygrania na pewno coś będzie. Będzie paczuszka. Tak jak zawsze, jak co tysiączek subskrypcji. Taka, zobacz. Takie rozmiary. Trochę mniejsza niż ostatnio, ale to nie znaczy, że jest mniej chemii. Możliwe, że nawet jest więcej, z tego względu, że jest popchana, ponalewana w takie fajne plastikowe pojemniki, które sobie też wykorzystasz. Będą tam butelki spieniające dwie do cleanerów, do opon, których ja używam. Będą gąbki, którymi trzaskam dressingi na opony. Dwie sztuki bodajże. To sobie będziesz mógł pociąć, będziesz miał gąbeczki. Będzie też pojemnik na aplikatory, na słoneczka, w którym będzie też chemia. Będą testery. No starałem się ją zróżnicować na maksa i mam nadzieję, że mi się udało. Będzie też szybka powłoka, która u mnie już była, był test trwałości, była aplikacja, także no nie będzie wosku, nie będzie wosku. I na pewno o czymś zapomniałem. Jeżeli zapomniałem, wybacz, no kurczę, stara dziadziowa głowa, jak ja to zawsze mówię. Co więcej, kurczę, no słuchaj, będą się pojawiać tak jak już kiedyś zauważyłeś, jak śledzisz kanał, Dzień Życia Dziadzi. Co jakiś czas się pojawi jakiś taki, kurczę, filmik luzacki z dynki, jak sobie coś tam robię. Kolejna rzecz, słuchaj, troszeczkę mi się, może inaczej, nie, bo chciałem powiedzieć, że mi się troszeczkę czasowo pozmieniało. Tak, w sumie tak, trochę mam mniej czasu i być może będzie trochę mniej filmów, ale zrobię wszystko, żeby było na bieżąco. Było na bieżąco. To nie znaczy, że ja przestanę nagrywać, nie, bo to bardzo lubię. Będzie możliwe, że będzie ich troszeczkę mniej w tygodniu. Zamiast powiedzmy 4, będzie na przykład 3. Bo pewne zmiany wskoczyły w życie. Możliwe, że pojawi się jakieś auto, które będę robił, nie wiem. Szykuję się grubo, a czasowo wiadomo. Jak jest coś do roboty, to nie ma nagrywania, bo to jedno z drugim nie współgra. Nie ma szans. Pokazywanie to, wiesz, to jest tak, że ja sam to wszystko robię. Teraz tak, montaż, nagrywanie. A jak przyjeżdża auto znajomego, to wpadam, robię i znika, bo no niestety ja nie żyję z tego. Więc tutaj czasowo też muszę to tak zrobić, żeby mam też drugą pracę, mam też rodzinę. Więc musisz mnie zrozumieć. I dlatego nie wskakują filmy, jak tam jakieś auto ogarniam, później pokazuję i tam fajerwerki. No niestety, tu się tak nie da, ale myślę, że kiedyś wskoczy. Kolejna rzecz, w dalszym ciągu nie kupiłem auta. Z tego względu, że kurczę, no nie ma co kupić. Na nowe mnie nie stać. W ogóle nowymi to się za bardzo nie jaram. Tak jakoś, kurczę, no nie jaram się, no bo tak, kurde, jakoś brakuje duszy. Brakuje duszy, finansów też, ale jakoś, kurczę, no ciągnie mnie bardziej do tej starszej motoryzacji. A wiadomo, no starsze auta, to już trzeba szukać auta, gdzie ktoś no trzymał serducho na tym autku. No tak jak ja na swoim dbam, żeby to na bieżąco miało ręce i nogi, pomimo że ideału nie ma, bo to są już auta, które mają swoje bolączki i to jest wiecznie coś tam trzeba robić. No nie da się ukryć. Zresztą w nowych w sumie też serwisować trzeba. Co jeszcze? Pozdrawiam wszystkich, którzy piszą do mnie. Jest tego naprawdę dużo. Naprawdę dużo, dużo maili, dużo na Messengera dostaję i nie zawsze potrafię odpisać. Znaczy nie potrafię. Potrafi pisać, to ja potrafię.
gdzieś temu może się ta wiadomość zagubić. Mogę zapomnieć, kurczę, przepraszam, jeżeli nie odpisałem, to znaczy, że nie zauważyłem Twojej wiadomości, nie to, że Ciebie olałem. Staram się odpisywać na tyle, na ile mogę. A uwierz mi, że to wszystko. Teraz doszła jeszcze strona na Facebooku. Właśnie, kurczę, zapomniałem. Ha. Tam ruszyłem troszeczkę z taką grupą. Mam nadzieję, że będzie... Raczej teraz na chwilę obecną jest tam chyba 700 osób, także szybko to poszło. Kurczę, bardzo fajnie. Więc zapraszam na Facebooka. Tam jest autokosmetyka, detailing, testy, porównania i... jak to było? Testy, porównania, kurcz i recenzje. O, ale ja mam głowę zrytą. Ja Cię nie mogę. Założyłem grupę i nie pamiętam, jak ją nazwałem. No tak to jest. Więc to wszystko ogarnąć, słuchaj, ciężko jest. Ciężko, ciężko to wszystko tak, wiesz, pogodzić. A Cię pogodzić? Czas. Czas. A człowiek im szybciej robi, tym niestety, no, jakieś błędy są. Błędy są, więc kurczę, tutaj naprawdę... Jeżeli ktoś się w to bawi, w takie klimaty, to wie, jaki to jest pochłaniacz czasu. Naprawdę srogi. No dobra, nie będę przedłużał. Żeby wygrać tą pakę, co trzeba zrobić? Klasycznie. Wpisać wagę paki. Kto będzie pierwszy najbliżej tej wagi, albo, a czy inaczej, kto pierwszy trafi wagę tej paki, wygrywa. Od emisji filmu dam 24 godziny i później wyłonię zwycięzcę, który był najbliżej albo który trafił oczywiście. Trafił, trafiła. Więc przemyśl, paczka wygląda tak. Nie jest może duża, ale spakowana przy kamerach, żeby nie było, żeby nie rzucać. No dobra, będę kończył. Mam nadzieję, że 6 tysięcy się też pojawi. Byłoby mi bardzo miło z tego tytułu. Nie będę żebrał subskrypcji, bo myślę, że nie ma sensu. To i tak nic nie zmieni. Jeżeli ktoś będzie chciał siedzieć na tym kanale, tak mówiąc kolofialnie, i będzie mu odpowiadać moja facjata, no to będzie subskrybował. No, zasubskrybuje, a może tak. Jeżeli komuś nie będzie odpowiadało, nie będę namawiał, bo wiadomo, no kurczę. Tego jest teraz tyle, że tych kanałów, testerów, także no jest tego dużo, jest w czym wybierać. Każdy ma tam swojego, powiedzmy, ulubionego, o tak, któremu najbardziej podchodzi klimat, którego nie drażni może, o tak właśnie, w ten sposób. A i żebrał nie będę chemii, jak do tej pory nie żebrałem i nie żebrzę żadnej chemii. Więc tutaj jest, cały czas mam... czyste sumionko, jeżeli po jakiejś jadę chemii, że mi nie siedzi. No i ostatnio też, dzisiaj zresztą, nie odpowie... a czy dostałem? Nie będę ukrywał, że dostałem od... No i produkt mi nie usiadł i pojechałem. No co, no pojechałem. Znaczy pojechałem, no dobra, nieważne, film się pojawi. Pojawi się. Także będą powłoki do felknowe i myślę, że ta, która wskoczyła, ja już jestem po aplikacji, no jest bomba. Myślę, że deluxe przy tym to kiśnie. Naprawdę. A też jest taka skurkowana wielozadaniówka, można powiedzieć. Jedyne co, to nie siedzi na szybach, więc będzie srogo. Będzie też szybka powłoka, którą też położę na felgi w Mańku. Też się film pojawi. Ogólnie powłoki leżą jeszcze i czekają. Jest tam parę sztuk, także jest Klintech, jest Lachega, są woski, naprawdę. Kwestia tylko śledź kanał. Oczywiście nie będzie to szybko, bo u mnie to tak nie działa. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja biorę wosk, o, zarzucę, ululu, zobacz, fajnie. Nie. To musi być test trwałości. Ja muszę widzieć, jak produkt się zachowuje, jak się oczyszcza, jak reaguje na chemię, na kwaśną. Może być tak, że niektóry wosk zabije, bo za ostre stężenie. No tak to wygląda, no niestety, tak to wygląda. A pokazać, no to... No nie kręci mnie to, no nie kręci mnie to, żeby czymś posmarować i powiedzieć, zobacz, jak zajebiście, no. Szkoda, dla mnie szkoda czasu. O tak, o. Ja wolę sobie to przeciągnąć na kawał. A zresztą właśnie, jeżeli chodzi o testy. Kartka wisi. Gdzie, jaki panel, co jest położone, kiedy położone. Tak to wygląda, bo inaczej bym sobie nie poradził. Głowa by mi tego nie ogarnęła. Trzy auta i co na którym siedzi i kiedy położone, na co położone. No niestety, tak to jest. Także nie myśl sobie, że to jest takie pstryk i nagrywam i wrzucam. No nie. Na kompie w tej chwili... folderów, jeżeli chodzi o filmy, o, są produkty i po pół roku już, które tam jadę i czekają na wiosnę, żeby kontynuować na przykład.
Także widzisz, to potrzebuje czasu. Czasu, cierpliwości, a u mnie przede wszystkim cierpliwości, bo też bym chciał położyć jeden wosk, fajnie za tydzień znowu następny, bo to też inne uderzenie. No nie, no ja muszę być cierpliwy, kurczę. Muszę być konsekwentny. O, może tak. Dobra, zaczynam smęcić. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteś ze mną. Bardzo mnie to cieszy, że to idzie do przodu. I najbardziej, tak jak zawsze mówię, cieszą mnie komentarze, że jest ich dużo. To jest fajne. I nieważne jaki. Może być nawet, że cmoknij mnie w pompę, nie? Okej. To coś tam odpiszę, no. Ważne, że miałeś ochotę wejść coś napisać. Oczywiście jak będzie ostro pojechane, to go skasuję, no bo kurczę, no. Tu już nie chodzi o mnie, bo ja dystans do wszystkiego mam straszny. Po tylu latach, co żyję i patrzę w te internety, to naprawdę znieczulica jest straszna, już można powiedzieć. Tylko chodzi o to, żeby inni nie widzieli tego, jak ty się wysławiasz i co o tobie można myśleć. Ale nie o to chodzi. Jeszcze raz dzięki bardzo. Szóstka z przodu, mam nadzieję, że będzie niebawem. Na razie jest piąteczka, a co dalej zobaczymy. Mam nadzieję, że to się będzie tak kręcić jak do tej pory i że wystarczy mi cierpliwości i czasu przede wszystkim. Dzięki. Do następnego filmu. Nie wiem, co będzie jutro. Nie mam pojęcia. Jest tego trochę już natrzaskane. Jak wiadomo, zawsze nagrywam z wyprzedzeniem. Tak jest mi wygodniej, żeby, tak jak powtórzę się, rok czasu. Czekałem, żeby to wypuścić, żeby było właśnie systematycznie. Rok czasu nagrywania. Czaisz? Jaki trzeba mieć zryty beret? No dobra. Wpisuj wagę. Ja będę śledził te komentarze i mam nadzieję, że ktoś trafi z wagą. Ja sam nawet jeszcze nie wiem, ile ona waży. Dopiero pójdę ją zważę, zrobię zdjęcie. Oczywiście fota będzie potwierdzeniem, jeżeli chodzi o wagę. I będzie to w opisie filmu, jeżeli ktoś trafi. A mam nadzieję, że trafi, bo ostatnio ktoś trafił. Raczej to jest w sumie trzecia paka bodajże chyba. I zawsze była trafiona, więc na miękko. Nie pękam. Wiem, że na pewno ktoś trafi. Dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.